Drucik będzie trzymał, to on będzie stelażem. Poproszę go zawinąć, żeby on się nie rozwalił. Basia robi taki stonowany bardzo. Jak będziesz nie musiała jeszcze zrobić. Patrz, jaki piękny. Czy ktoś ma chabry, żeby podać parę chabrów? Jeden na pewno jest. Jak masz na imię? Nikola. Nikola. A ile masz latek? 6. Czyli chodzisz do? Zerówki. Do zerówki. Ile pan ma lat? O, 62. A ja mam 10. 10. Też byłem w twoim wieku kiedyś. No to wiadomo. Każdy był. Jestem Bogdan. Urodzony dużo, dużo wcześniej przed tobą. W latach PRL-u. A jak masz na imię? Klaudia. Klaudia, bardzo ładne imię i ładna dziewczyna. A jak pani była małą dziewczynką, to co pani robiła w wolnym czasie? I ja jak przyszłam ze szkoły, no to zrobiłam lekcje, a później wychodziłam na pole. I lubiłam też z dziewczynami, z koleżankami grać w klasy. A pani lubiła się bawić w piaskownicy? Lubiałam. Ty też pewnie lubisz. Ja lubiłam też robić takie różne babeczki. Tak jak ja. Mhm. Giovanni. Giovanni, to fajne imię. Dziękuję. A ile masz lat? 12. 12, ho, ho, ho. A czym się interesujesz? Sportem. Sportem, a jakim sportem? Piłka nożna. Piłka nożna, a czy tylko piłka nożna, czy też inny? Tylko. Tylko piłka nożna. Bo tu widzisz, tutaj mamy taką szachownicę, ty kiedyś w tej grali, a ty się tym nie interesujesz, tak? Nie? A czym cię interesujesz? Którą ligą? Włoską. Za moich czasów, już tak powiem, bo już się tak troszkę czuję w wieku, nazwijmy to, to niestety rzadko kto miał telewizor. W moim bloku to na palcach jednej ręki można było policzyć telewizory, które były. Tylko? I, tak. I to był wtedy jeden program tylko telewizji. Tylko jeden? Jeden? Nie było innych? Nie, nie było. Nie było. Był jeden program telewizji. A jaki i to był czarno-biały. Jeden? No był jeden. Telewizja Polska. W tamtym okresie PRL-u
to dla dzieci to w zasadzie był tak, Huckleberry Hound. Oglądałaś kiedyś? Nie. Miss Yogi? Tak. No. No i Flintstonowie. Wilma? Tak. Gdzie jesteś? Tak. I radzieckie Znu zajut jadł jebia pagadi. I oglądałaś kiedyś? Nie, to szkoda. Najlepsze chyba bajki dla dzieci. A bo nie takie nazwisko to pamiętasz, tak? Mhm. No, i co o nim sądzisz? Co był dobry piłkarz, czy zły piłkarz? Dobry. Dobry piłkarz, co? Tak. Tak, a jeszcze jakich innych znasz polskich piłkarzy? Lewandowski i Paweł Brożek. A chciałbyś być piłkarzem? Mhm. A na jakiej pozycji byś chciał grać? Ataku. W ataku, tak? W jakim klubie chciałbyś występować? FC Real. W Realu, tak? To masz takie marzenia. A czy pan jak był dzieckiem, grał pan coś w piłkę? Starałem się, ale uprawiałem raczej inne sporty. Jakie? Kolarstwo. Oho. W Nowej Hucie od urodzenia mieszkam. No ja bardzo lubię na przykład, jak na przykład coś mi w kuchni pomaga na przykład. Nie wiem, choćby nawet, nie wiem, łóżko mieszkać w sałatkach na przykład. Nie wiem, czy lubisz pomagać na przykład w kuchni. Lubisz? W wolnych chwilach to z bratem właśnie tu na tych łąkach chodziliśmy, tak, zbieraliśmy patki, robiliśmy ognisko, tak. Właśnie ja tu jestem z kolegami i z kuzynem i tu obserwujemy nieduże bażanty, jeszcze bawimy się. No bo tutaj są bażanty. Co jeszcze? No na rzepaku lubiłam fikołki, nie fikołki robić, nogi były poobijane, posiniaczone, poobijane. Niech pani nawet nie mówi, jak to boli. Ale to w tym była największa zabawa, bo nogi były poobijane. No. No. Przecież. No przecież.